opowiesz mi bajkę? I wtedy do śpiącej królewny przyszedł królewicz. Nachyla się nad śpiącą królewną i kiedy właśnie miał ją pocałować, aby obudziła się z wiecznego snu, mówi: Pani, księgi rachunkowe prowadzone są nierzetelnie. Muszę pani nałożyć karę w wysokości 30 tysięcy złotych. Nie przenoś pracy do domu. Odwiedź portal FK i rozwiąż wszystkie problemy księgowe.